Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim Państwa gościem jest Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Prezesie, ruszył tak zwany autozapis, straszne słowo, za chwilę je wyjaśnimy, do pracowniczych planów kapitałowych. Na czym ten autozapis polega? No, w skrócie polega na tym, że w tym systemie, który funkcjonuje w Polsce już od 4 lat, mamy tam 2,6 miliona ludzi oszczędzających w pracowniczych planach kapitałowych. Raz na 4 lata pojawia się właśnie coś, co nazywamy autozapisem. W skrócie można powiedzieć... Niektórzy mówią przymus. No, przymus nie, dlatego że w każdej chwili możemy po prostu sobie zrezygnować z uczestnictwa w PPK. Ale w skrócie możemy powiedzieć, że on dotyczy tych osób, które zdecydowały się już wcześniej zrezygnować z oszczędzania w PPK. I jeżeli tym razem nic nie zrobią, czyli nie złożą takiej powtórnej rezygnacji, to staną się uczestnikami PPK. Czyli możemy podzielić sobie uczestników, czy możemy sobie potencjalnych uczestników podzielić na 3 grupy. Pierwsi to są tacy, którzy już oszczędzają. Czyli te 2 600 000, tak jest, jak Pan wspomniał. I chcą dalej oszczędzać, nic nie robią. Drudzy to są tacy, którzy nie oszczędzali, czy nie oszczędzają teraz, bo zrezygnowali. Zdecydowali się oszczędzać teraz. Powiedzieli, dobra, przekonało mnie to, chcę oszczędzać. I ich odejmie autozapis, czyli oni też nic nie muszą robić i staną się uczestnikami PPK w marcu. Wiemy, jaka to będzie grupa? No, jeszcze trudno tu jest wyrokować. Inaczej, na jaką grupę liczycie, na jak dużo tych zapisów liczycie? To już zaraz odpowiem na to pytanie, tylko jeszcze powiedzmy o tej trzeciej, bo to jest tak naprawdę też ważna grupa, czyli osoby, które zrezygnowały wcześniej z oszczędzania i teraz dalej sobie tego nie życzą. I uwaga, te właśnie osoby, jeżeli sobie tego nie życzą, to powinny w marcu, no, pomiędzy 1 a 31 marca złożyć u swojego pracodawcy deklarację rezygnacji, czyli że oni nie chcą dalej oszczędzać w PPK. Oczywiście wszystkie te deklaracje, które składamy czy oszczędzamy, w każdej chwili można odwołać i zmienić. Dobrze, to teraz jeżeli chodzi o liczbę... Wyjaśnijmy tak, ilu osób dotyczy autozapis? Tak, autozapis dotyczy 8 milionów ludzi, którzy są w wieku między 18 a 55 lat, bo tylko te osoby podlegają autozapisowi. I na jaki przyrost liczycie? No, my ostrożnie tutaj podchodzimy do budowania tych oczekiwań, dlatego że też pamiętamy, co wydarzyło się przy okazji uchwalania ustawy o PPK, gdzie wpisano tam do uzasadnienia tej ustawy z racji tego, że trzeba było zabezpieczyć pieniądze na dopłaty do państwa, no ale partycypacja na poziomie 75%. Też widzimy, jak duża jest nieufność do tego rodzaju systemów po tym, co zrobił poprzedni rząd. To sobie jeszcze o tym braku zaufania do systemu, do państwa, do instytucji państwa. Za chwilkę myślę sobie porozmawiamy jeszcze. Dokładnie, po tym, co zrobił poprzedni rząd OFE, więc ostrożnie zakładamy, że gdyby pojawiło się w systemie ponad, czyli że po autozapisie będzie to ponad 3 miliony już oszczędzających, no to będzie to zadowalające. Oczywiście, jeżeli by to było poniżej, no to pewnie byłoby to rozczarowujące. Natomiast jak będzie więcej, na przykład, nie wiem, niż 3, 3,5 miliona, więcej niż 3,5 miliona ludzi, to myślę, że to będzie przyzwoity wynik. No właśnie, mamy 2 600 000 uczestników pracowniczych planów kapitałowych, które w zamyśle miały być, czy też mają być tym trzecim filarem emerytalnym, więc powinno obejmować jak największą liczbę osób. Jak spojrzymy na liczbę Polaków, którzy pracują i mogliby odkładać, to ten poziom partycypacji jest, no, nie jest wysoki, tak? Jeżeli porównamy się z Wielką Brytanią czy z Irlandią, ten poziom jest nawet, rzekłbym, niski. I pytanie, z czego to wynika? Czy to jest pochodna tego, że Polacy cały czas są stosunkowo ubodzy i liczy się tu i teraz każda złotówka? Czy to w większym stopniu wynika właśnie z tego rzeczonego braku zaufania do państwa, do instytucji państwa, i to bez względu na to, kto sprawuje rządy? Wynika to z wielu czynników. Pierwszy to jest taki czynnik w ogóle historyczny, to znaczy Polacy byli przyzwyczajeni do tego, że
zawsze jakaś katastrofa później powodowała, że likwidowano de facto ich majątki. Mamy taką historyczną rysę, no wiadomo, wojny, hekatomby wojenne, okazywało się, że te osoby, które oszczędzały, no później po prostu ten majątek znikał. Druga kwestia, PRL i te doświadczenia PRL-owskie, gospodarki rynkowej się w jakiś sposób uczymy, wszyscy wspólnie od 30 lat. Trzecia rzecz, o której pan redaktor wspomniał, nadrabiamy zaległości konsumpcyjne po komunie. Ludzie dokonali gigantycznego Polacy wysiłku właśnie edukacyjnego, poprawy swoich warunków mieszkaniowych, poprawy swoich warunków życiowych. No, ciężko było jeszcze od nich wymagać, żeby masowo oszczędzali. Kolejna rzecz, czwarta, to jest to, co zrobił poprzedni rząd z otwartymi funduszami emerytalnymi, czyli w tym systemie, który obiecano nam, że to są nasze prywatne pieniądze, nagle przyszedł rząd i powiedział, że to jednak nie są wasze pieniądze i te pieniądze w połowie nam zabrał. W związku z tym to wszystko jak poukłada się razem... Zabrał, nie zabrał, no tak naprawdę to pieniądze nigdy nie były nasze, prawda? No, przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na... Natomiast wielu uczestników OFE poczuło się oszukanych, tak? Tak. Że był jakaś umowa społeczna została zawarta i nagle ta umowa z tych czy innych powodów zostaje zerwana. Tak. No i jeszcze piąty wreszcie element to jest to, że nie było de facto dobrego produktu takiego, który zachęcał ludzi do oszczędzania. PPK, mówię to z całą odpowiedzialnością, są takim produktem, dlatego że każde 100 zł, które my wykładamy do tego systemu, oznacza drugie 100 zł, które dokłada nasz pracodawca i państwo. To jest taki solidarnościowy produkt. To wyjaśnijmy ten mechanizm, tak step by step, na czym PPK polegają. Dla tych osób, które w nich jeszcze nie uczestniczą, bo jak ktoś uczestniczy, no to... Najlepiej mówić na przykładach, czyli weźmiemy sobie na przykład pensję 5000 zł, bo taka pensja to jest powiedzmy mediana, czyli mniej więcej połowa Polaków zarabia do tej kwoty, połowa ponad, średnia jest nieco wyższa. Czyli z 5000 zł, żeby było łatwo liczyć, jak decyduje się, żeby uczestniczyć w PPK, wykładam co najmniej 2% z tej kwoty, czyli 100 zł. Czyli każdego miesiąca. Każdego miesiąca wykładam 100 zł. I uwaga, jeżeli ja decyduję się na to, żeby uczestniczyć w PPK, to mój pracodawca ma taki obowiązek, ustawodawca nałożył na niego obowiązek, że dokłada 1,5% z tych 5 tysięcy, czyli to jest kwota 75 zł. Czyli innymi słowy, ja mam 100, mój pracodawca mi dokłada 75 zł i to od razu ląduje na moim indywidualnym, dziedziczonym rachunku prywatnym PPK i później jeszcze dochodzi państwo. Najpierw jak decyduje się uczestniczyć w PPK, wpłaca mi tak zwaną wpłatę powitalną jednorazowo 250 zł, a później każdego roku 240 zł. I skąd ja mówię, że każde 100 zł oznacza drugie 100 zł? Dlatego, że jak rozłożymy sobie to na czynniki pierwsze, to ja wpłacam 100, mój pracodawca 75, a te 240 zł od firmy, jak podzielimy na 12 miesięcy, to jest 20. Czyli to jest dokładnie 95 ekstra, 95, czyli te 75 plus 20, 95 zł ekstra do tej mojej stówy, którą ja odkładam. Takiego poziomu stopy zwrotów w żadnym instrumencie chyba nie znajdziemy, nie ma. Chyba że to będą jakieś krypto, no ale to ryzyko też jest. No ale tutaj to jest rzeczywiście co miesiąc, z racji tego, że pilnuje tego ustawa, mój pracodawca dokłada i po prostu co miesiąc to dostaje. I jest, uwaga, jeszcze rozwiązanie niezwykle atrakcyjne dla osób mniej zarabiających. Mniej zarabiających, czyli tych do 4200 zł tak w tej chwili, czyli do 120%. Dokładnie. Najniższej pensji. I te osoby mają no, już absolutną preferencję w systemie, bo one mogą odłożyć zaledwie 0,5%, czyli od kwoty 4000 zł dla uproszczenia to jest zaledwie 20 zł, ale i taki ich pracodawca ma odłożyć 1,5% i państwo 1,5%, a państwo dołożyć 20 zł, czyli oni odkładając 20 zł otrzymują 80 zł ekstra, czyli mają 100 co miesiąc, sami odkładając zaledwie 20 zł. W tych komentarzach dotyczących PPK-ów można usłyszeć między innymi takie argumenty jak strach, jak obawa przed nacjonalizacją tych środków, bo one rzeczywiście w tej chwili jest taki zapis w ustawie, że to są nasze prywatne środki. Czy my je możemy w każdej chwili wypłacić? Tak jest. Na jakiej zasadzie?
Możemy w każdej chwili to zrobić. Rzeczywiście to jest taka instytucja zwrotu i to jest bardzo duży bezpiecznik dla tych ludzi, którzy obawiają się, że wejdę do PPK i zaraz te pieniądze ktoś przyjdzie i znacjonalizuje. No, oprócz tego, o czym pan redaktor wspomniał, to są absolutnie prywatne nasze pieniądze. To jest zupełnie inna historia niż w OFE. W OFE to była część składki emerytalnej, która była dzielona między ZUS a OFE. Tutaj my wykładamy nasze pieniądze z naszych prywatnych portfeli. To samo robi nasz pracodawca. Ale jest też taki bezpiecznik, że możemy w każdej chwili te pieniądze zwrócić. I jeżeli decydujemy się to zrobić przed 60 rokiem życia, czyli to jest ważne, przed 60 rokiem życia, to jest inne zasady są te wypłaty, czyli tego zwrotu, niż po 60 rokiem życia. Ale wracając do tej naszej stówy, tych 75 zł i tych 20 od państwa, w takiej sytuacji, że decydujemy się zrobić to przed 60, to ta stówa wraca do nas normalnie na konto bankowe. Czyli to, co wpłaciliśmy. To, co wpłaciliśmy. Z tej kwoty, którą pracodawca przekazał, 70% też wraca na nasze konto bankowe. Czyli dostajemy to po prostu na swój rachunek bankowy. Ktoś zapyta od razu, a co z tymi 30? 30% idzie na nasze konto do ZUS-u, czyli kiedyś w przyszłości skorzystamy z tych pieniędzy. Uwaga, ale nie przepada. Nie przepada. Przepadają te pieniądze, które wpłaca nam pracodawca, przepraszam, które wpłaca nam państwo, czyli wpłata powitalna i dopłaty roczne. Ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, czy te wpłaty przepadają, no to i tak jesteśmy w cudzysłowie do przodu o te 70%, które otrzymamy na konto bankowe od pracodawcy, no i te 30%, które w przyszłości wykorzystamy na naszą emeryturę. A co w przypadku wypłaty po osiągnięciu wieku 60 lat? Pytanie, czy 60 lat dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, czy jest jak w przypadku wieku emerytalnego 60-65? Dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Oczywiście to nie jest też tak, że jest przymus wypłaty w wieku 60, bo tutaj ważne jest to nieco dla starszych osób, bo starsze osoby się często zastanawiają przystąpić, nie przystąpić. Mówiliśmy o autozapisie, że on dotyczy osób 18-55, ktoś ma 57 i mówi oszczędzać, nie oszczędzać, to już nie dla mnie. To otóż nie, bo to nie jest tak, że wejdzie się do PPK w wieku 57 lat na 3 lata, bo można równie dobrze wejść do PPK na 10 lat, jak ktoś jest aktywny zawodowo i cały czas sobie tam pieniądze odkładać. Nie ma przymusu żadnego wypłaty w wieku 60, ale jest oczywiście prawo do takiej wypłaty. I w momencie, kiedy decydujemy się, żeby wypłacić te pieniądze w wieku 60 lat, to możemy to też robić w dowolny sposób. Możemy to zrobić jednorazowo, możemy to zrobić w ratach, możemy to zrobić część jednorazowo, część w ratach. Jest tylko jeden warunek jakiejś preferencji dla osób oszczędzających, że jeżeli zdecydują się, żeby wypłacić sobie 1/4 kapitału jednorazowo, a resztę rozłożyć na co najmniej 10 lat, to wtedy nie płacą... Lat, nie rat. 10 lat, to wtedy nie płacą tego podatku zwanego podatkiem Belki od zysków kapitałowych. Jeśli zrobią to jednorazowo, zrobią to w mniejszej liczbie rat, to tylko zapłacą ten podatek od zysków kapitałowych, czyli część zysku, jaki wypracuje dla nich instytucja finansowa, w których te pieniądze są, wróci do, czy pójdzie do budżetu państwa. Ale oczywiście zarówno ta moja stuwa, jak i te 75 zł od pracodawcy, jak i 20 zł od państwa wraca do mnie w wieku 60 lat w całej, plus zyski wypracowane przez instytucji, to wszystko do mnie, całe te pieniądze wracają. Wyjaśnił pan mechanizm, jakim rządzą się PPK-i, czyli wpłata powitalna, dopłata państwa, nasza składka w wysokości 2%, która może być powiększona dobrowolnie do kwoty 4%, wpłata pracodawcy, który w wysokości 1,5%, którą też pracodawca może do 4 podnieść, powiększyć. No, ale na końcu są te instytucje finansowe, bo te środki do tych instytucji finansowych trafiają. I myślę, że warto wspomnieć o kilku rzeczach. O tym strachu, o którym żeśmy mówili, i wrócę do OFE. Ja pamiętam doskonale te reklamy, które zalały nas wtedy dosłownie, tych funduszy emerytalnych obiecujących emerytury pod palmami i cudawianki. Później przyszedł kryzys,
potężny gospodarczy. Fundusze emerytalne mają to do siebie, że no, raz zarabiają mniej, raz zarabiają więcej, a czasami tracą. I teraz, czy tu jest jakiś bezpiecznik, jakaś gwarancja i zwrotu tych przynajmniej wpłaconych środków, czy należy patrzeć na tę inwestycję długookresowo, a w tym długim okresie to te wahnięcia są jednak spłaszczane. Pierwsza zasadnicza rzecz, że ustawodawca właśnie po tych doświadczeniach z OFE doszedł do wniosku, żeby bardzo zlimitować opłaty, jakie te instytucje mogą od nas pobierać. No bo... Wejdę w słowo i tylko przypomnę, że OFE w tym pierwszym etapie, no, który trwał ładnych kilka lat, pobierały 7%. Był nawet jeden z otwartych funduszy emerytalnych, który przez pierwsze dwa lata pobierał 10% od nas wpłaconych przez nas pieniędzy. To było rzeczywiście, nie bójmy się użyć tego słowa, absurdalne. W tej chwili ustawodawca po tych doświadczeniach doszedł do wniosku, że te opłaty trzeba limitować. Zaledwie 0,6% mogą te instytucje pobrać. To jest ten maksymalny pułap. To jest maksymalny pułap z całej tej puli pieniędzy, a jeszcze dodatkowo my to sprawdzamy jako PFR, który wdraża ten system, pobierają mniej de facto, czyli w okolicach 0,4. Czyli to jest pierwsza rzecz, że te instytucje finansowe mają limitowane opłaty, które od nas pobierają. Dwa, że to są instytucje finansowe, jest ich kilkanaście, które no, muszą spełniać określone warunki kapitałowe, doświadczenia. Nie, to nie są jakieś firmy krzaki. Trzecia rzecz, bo to też ważne w kontekście OFE, bo ktoś pomyśli sobie, te PPK, to pewnie te pieniądze moje pójdą gdzieś tam do państwa i państwo będzie nimi zarządzać. To są finansowe instytucje prywatne, rynkowe, działające na rynku, mające doświadczenie i tam te pieniądze są pomnażane. I wreszcie czwarta rzecz, nie ma gwarancji takiej, tu trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że te pieniądze, które ja wpłacam, mogą nie zmaleć w cudzysłowie, jeżeli jest przecena mocna na rynku. No tak było na przykład w 2022 roku, czyli nie ma czegoś takiego, że mówimy, że no nominalnie to nie może zmaleć. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor wspomniał, patrzymy na to w perspektywie długoterminowej i co do zasady te zyski, które osiągają te instytucje, odzwierciedlają wzrost gospodarczy, no tak można w skrócie powiedzieć. W związku z tym, nawet jeżeli są te przeceny na rynku, no to należy liczyć się z odbiciem, ale uwaga, i to jest no bo nawet nie piąta rzecz, tylko jakby dach nad tymi pięcioma rzeczami. Nawet jeżeli jest ta przecena, to pamiętajmy, że my tracimy nie z tej naszej stówy, tylko tracimy z tych dwóch stów, które mamy w PPK, więc nawet jakby ta przecena sięgała 10%, 20%, no to i tak tracimy z 200 zł, czyli tracimy, nie 20 zł, jeżeli to jest 10%, 40 zł, jeśli to jest 20%, ale dalej mamy 160 czy 180 zł na swoim rachunku, więc pamiętajmy, że to jest no, taki wehikuł oszczędnościowy, że nawet jak przychodzą przeceny, to te przeceny są z tego nie naszego X, tylko tego X razy 2. A jak wygląda w tej chwili ta stopa zwrotu? W tej chwili średnie stopy zwrotu, tak powiedzmy liczone od stycznia do stycznia, od stycznia 2022 do stycznia 2023, to one wahają się w okolicach 1,7, między 1 a 7%, w zależności od instytucji. Czyli na pewno znacznie wyżej niż na ROŻE? No, na pewno znacznie wyżej niż na ROŻE, natomiast no, oczywiście to był wyjątkowy rok. Ten rok 2022, rok wojenny, gigantyczna przecena zarówno na rynku akcji, jak i rynku obligacji. A od początku okresu istnienia PPK-ów? Od początku istnienia to jest rząd wielkości 10%, to są to, co zarobiły, ale pamiętajmy, że mieliśmy rzeczywiście bardzo istotną przecenę. Jak rok 2021, przypomnę sobie, COVID. To tam to z kolei było odbicie na rynku, to po COVID-zie, to tam te stopy zwrotu sięgały 20-20 kilku procent, ale to trzeba naprawdę do tego podchodzić z dużym spokojem, czyli jak jest przecena, nie panikować, broń czyli, Boże, nie wycofywać czyli, się. Czyli wracamy do tego, to nie są krótkoterminowe inwestycje, tak. Że wpłacam 500, 1000 czy 1500 zł i liczę na szybki zwrot i szybki zysk, tylko to jest odkładanie na emeryturę. Nawet generalnie no w ogóle jest wpisane to w jestestwo tego programu, czyli to są pracownicze plany kapitałowe, docelowo przeznaczone na rzeczywiście jesień życia, więc jak są przeceny, to nie panikujmy, a jak są z kolei bardzo wysokie stopy zwrotu na rynku, no to też nie popadajmy w euforię, że tak będzie
zawsze. Ja też zawsze studzę te emocje i patrzmy na to w długim terminie, w długiej perspektywie. Pan prezes jest w pracowniczych planach kapitałowych? Oczywiście, że jestem i to właśnie, żeby nie być gołosłownym. Nie tylko, że jestem i zapisałem się od samego początku, jak tylko mogłem, ale też odkładam tam 4% swojej pensji, czyli to jest to, o czym pan redaktor wspominał. Nie tylko te podstawowe 2%, tylko 4%. Zresztą my też w Polskim Funduszu Rozwoju, promując też wśród pracowników ten projekt, zdecydowaliśmy się, żeby też 4%, czyli tę maksymalną kwotę, którą pracodawca może dołożyć, dokładać i to jest rzeczywiście, no tak też odzwierciedla to naszą wiarę w ten program. I na koniec właśnie chciałbym dotknąć tej kwestii dotyczącej podejścia pracodawców do pracowniczych planów kapitałowych. Pan wspomniał, że PFR oferuje tę 4-procentową maksymalną składkę. Oczywiście od strony formalnej pracodawcy nie mogą, nie mają prawa zniechęcać swoich pracowników, muszą ich poinformować w jasny i czytelny sposób. Natomiast różnie z tym bywa. Jaka jest rola tutaj tych naszych polskich przedsiębiorców, żeby zachęcać i czy państwo widzicie, że w dużym stopniu zależy to od jakości firmy, od atmosfery, która panuje w firmie, od tego, czy tam jest jakiś dział HR-u i umie z pracownikami współpracować. Jak to wpływa na ten poziom partycypacji? Generalnie pracodawcy są w ogóle takim cichym bohaterem tego systemu, dlatego że no nie tylko, że go wdrożyli, bo wdrażali go w kolejnych falach, to też partycypują w tych kosztach, więc to jest wielki szacunek dla pracodawców za uczestnictwo w tym programie. Jeśli chodzi o ich wpływ na partycypację w programie, jest nie do przecenienia. Jeżeli miałbym mówić o dwóch podstawowych rzeczach, co decyduje o partycypacji, to decyduje właśnie to, o czym rozmawialiśmy, kwestia zaufania, doświadczeń po OFE i zaufania do państwa. I druga kwestia to jest wpływ pracodawców. Są tacy pracodawcy i my też takich pracodawców jako PFR nagradzamy, którzy bardzo entuzjastycznie rozumieją ten program, rozumieją, że to może być dobrze też benefit dla ich pracowników, bo mogą na przykład sobie różnicować wysokość tych wpłat w zależności od stażu pracy, czyli mogą mieć narzędzie dodatkowe, takie kadrowe, powiedzieć, dobra, to jak ty pracujesz u mnie 3 lata, to będziesz miał 1,5, ale jak będziesz dłużej niż 3 lata, przytrzymywać dobrych pracowników, to będziesz miał więcej. I ci pracodawcy, którzy są pozytywnie nastawieni, to rzeczywiście w cudzysłowie mogą wykręcić partycypację 60-70% i to nawet, panie redaktorze, w firmach budowlanych, czyli to nie są jakoś wysokiej klasy specjaliści umiejący czy mający wykształcenie finansowe, a są tacy pracodawcy, owszem, zdarzają się, którzy no, zniechęcają rzeczywiście do tego programu. My prosimy, żeby tego nie robić, no bo traktujemy ten program jako no, taką bardzo, bardzo, bardzo duży benefit pracownika i prosimy rzeczywiście pracodawców, żeby w ten sposób myśleli o tym programie i nie uniemożliwiali swoim pracownikom przystępowanie do tego programu. Dziękuję bardzo. Czyli z czystym sumieniem może pan powiedzieć, że każdy, kto wypisuje się z PPK-ów, robi sobie finansową krzywdę. Wyrządza sobie finansową krzywdę. Tak, rzeczywiście tak mogę powiedzieć. Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR-u, był moim państwa gościem. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję serdecznie.